Peggy 18. Cześć, witam was serdecznie. Zakończyliśmy przy tym posterunku na Słuchowym Brawo. Muszę bronić punkt kontrolny. Cholera, czy mi się chce? Chyba nie bardzo na razie. Także przemierzę sobie teraz te rejony i zobaczymy, co tam ciekawego da się spotkać. Na pewno widzę, że leci do nas rycerz Bractwa. To oni ciągle się trzymają. Spróbujemy go trafić przez snajperki. Udało się. Także na spokojnie sobie to jeszcze raz zrobimy zaraz. Kokpit. Rycerz Bractwa. Coś mało procent. Może sobie poczekamy. Dobra, spróbujmy. Nie jest to takie łatwe wcale trafić. Dobra, no trzeba się ich pozbyć na pewno. Bo dalej nie polecimy. Ale dziwne jest to, że cały czas się trzymają. Dobra. Dobra, rycerz zdjęty. Także to mamy z głowy. O, będą lądować, to ciekawe. Chyba nie. A już myślałem, że udałoby się ich jakoś posadzić bezpiecznie, no ale chyba nie bardzo. Dobra, spróbujemy sobie coś tam potrafiać. Dobra, będziemy po prostu walić w latacza. Teraz ich rozwalimy. Ale może wezmę jakąś lepszą broń. To chyba nie jest lepsza broń. Też nie za bardzo. Dobra, może to. Walimy w tego latacza do oporu. Zaraz na pewno padnie. O, proszę bardzo, już. Cholera. Jeszcze wybuch mnie pacnął. No ale trudno, zwiewałem. Szkoda, że po nich tak nie za bardzo cokolwiek zostaje. Nie ma co zbierać. Trudno. Coś tam znika. Pal licho. Dobra, gdzie my się mieliśmy kręcić w ogóle? Właśnie, w tych rejonach. Ten latacz nam przeszkodził, ale zobaczymy sobie, czy jest coś godnego uwagi. Jeszcze trochę nam tej mapy zostało, także odcinków na pewno jeszcze kilka będzie. No i czekamy na te DLC, cholera, już jest połowa marca. No, przesadziłem trochę może. Ale no, może zdecydowanie przesadzimy, że połowa marca, bez początek. To tak ma być w marcu, także będziemy sobie czekać.
coś tam łazi. Jakiś silny chyba, silne coś. No dobra, spróbujmy, pomóżmy może tym, przy tym punkcie obronnym, już niech będzie. Dobra, punkt obronny gdzieś tutaj. Także zaraz sobie zobaczymy. Na początek snajpereczka. Poradzą sobie beze mnie. Chociaż tutaj rycerze bractwa są, to spróbujemy troszkę pomóc. Czyli jeszcze, kurde, jeszcze ich nie wytępiliśmy, ciągle się jakoś tam odbudowują. Dobra. Teraz sobie zobaczę, co on miał za pancerz. Odwardzenie fuzyjne. T-60B. Ekscytujący laser Gatlinga. Uniform Bractwa Plus. Dobra, co ja tu wziąłem w ogóle? Gdzie jest ten ekscytujący laser Gatlinga? Nie wiem, czy to jest takie ekscytujące. Zobaczymy sobie. Uniform Bractwa. Słaba rzecz. Dobra, muszę silnego dorwać. Jest silny. Hej. Dam mu trochę ponieść. Na pewno właśnie to. Coś jeszcze ma? Tu jakieś na sprzedaż. Trochę śmieci mu może dam. Dobra. Na trochę starczy. No i co? I chyba wszystko z tą obroną. To nic więcej nie było. Także nic nie ma. Tutaj nic specjalnego nie było. Także chyba się udamy gdzieś w te teraz okolice. Przesmyk w zapadisku. Żłobek Green Top. Dobra, pójdziemy sobie do tego przesmyka. Tam, z tego co kojarzę, był chyba jakiś szpon śmierci. Nie wiem, czy mu dam radę, ale zobaczymy sobie. Może tam coś jest ciekawego w tym zapadlisku. Można by zawsze coś tam minami się wspomóc. Dobra, gdzie my jesteśmy? Żłobek Green Top. Tutaj mam ustawione wieżyczki. Zobaczymy sobie, co oni tutaj hodują. Może przy okazji można było zebrać te rzeczy. Nie za bardzo się tu wyrosło. Tutaj mam mute owoc. Nie, coś rośnie, spokojnie. Coś tam zebraliśmy. Gdzie ja chciałem iść? Tutaj, do tego zapadliska. Ciekaw jestem, co tam można znaleźć oprócz wrogów. Na pewno możemy znaleźć świecącego dźgacza. Bardzo ciekawe słowo. Powiedziałbym, że dosyć trudne do wymówienia na pewno dla obcokrajowca. Cholera, coś mnie, jakieś chemikalia jego zamraczają. Zobaczcie, jaką słabą celność przez to. Ależ dziadostwo. Zdecydowanie tak będzie lepiej. Naprawdę bardzo nie lubię tych dźgaczy. Dużo zadają. Znaczy, dużo zabierają życia, mało dając w zamian, że tak powiem. Dobra, zobaczmy sobie ten przesmyk w zapadlisku.
tutaj kiedyś, jak byłem na samym początku gry, to był szpon śmierci. Ja byłem zdecydowanie na niego za słaby. Przygotuję sobie jakieś miny. Mina odłamkowa, może być. Dobra, zrobimy sobie sejwika, no i zobaczymy, czy on wyskoczy. A jest tam w ogóle, zobaczcie. Także zwiewam. Zwiewam, teraz sobie wezmę granaty. Który tam miał poziom, nie zauważyłem. Poziom 22. Ależ ta broń jest mocarna. Proszę bardzo. Szpon śmierci rozwalony. Bez problemu. Ceramiczna miska, no nic szczególnego. Te miny chyba powybuchały. No dobra, to zobaczmy. Czyli tutaj cały czas się czaił ten szponik nasz. Generalnie nic tutaj nie ma. Tylko ukrywający się szpon śmierci. Bez niczego. No dobra, do kolejnego, powiedzmy, wroga mamy za sobą. Zobaczymy, może tutaj coś... Przesmyk w zapadlisku. Coś jest. Słuchajcie, coś się udało odkryć. Mocarny radrakan, no proszę. Mięso radrakana. Dobra, generalnie radrakany sobie... rozwalimy. Dobra, tutaj jeszcze sobie zerknę. Tu jest chyba wyjście, tak? Jeszcze można... Dobra, tutaj nie ma nic, tam było wejście. Tu nie będziemy wychodzić. Mogę sobie od razu zrobić te radrakany. Błotniaka też. Ze szpona śmierci, żeberka, no idealnie. Idziemy sobie dalej. Bóle. Ale weszło. Dobra, elegancko. Idziemy sobie dalej. Jakiś warsztat się trafił. Bym tego nie przegapił, czegoś użytecznego. Trutka na szczury. Gdzie my w ogóle wyszliśmy? Wspólnota. Jakieś takie dziwne wejście. Malutka lokalizacja, ale zawsze coś. Wiecie co, ja wiem, ja jestem chyba w tym domu, do którego tak, do którego się nie dało wejść. Kiedyś próbowałem tutaj wejść i kompletnie się nie dało, właśnie przez to, że tu jest wyjście. No dobra. Czyli też ciekawie, bo wreszcie udało mi się tutaj dostać, a chciałem wcześniej to zrobić. Przesmyk w zapadlisku, no dobra, elegancko.
Czy ja coś przegapiłem? Chyba nie. Dobra, zobaczmy, co jest na górze. Na górze mamy safe. Notatka o lunatykowaniu. Co to jest? Łatwy safe. No ale ciężko się tutaj dostać na początku gry przy tym szponie śmierci. Także wydaje mi się, że trzeba po prostu było troszkę poczekać. Ale rzeczy całkiem ciekawe. Dobra, trochę tych rzeczy udało się zebrać. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem, co mam w zwyczaju. I mamy kolejną lokalizację zaliczoną. No to teraz pójdziemy sobie przez tą wodę do tego cmentarza. Tak myślę. Mniej więcej w tych rejonach. Jeszcze dobrze idę, bardzo dobrze idę. Zobaczymy, czy tutaj coś na środku jest. Tu jest szpital. Czy ja w nim byłem? Tak, szpital Medford Memorial. No to już nie będziemy wracać. Też na pewno zostawiłem jakieś miejsca, w które miałem wrócić. O cholera, to ten dobry. To ten dobry błotnik. To ja go nie lubię. Jeden z tych dobrych błotniaków. Dobra, ale mamy wsparcie. Kurczę, ja mam tak ciężko z trafieniem go. Ależ celność. Dobra, no, uda się bez problemu. Mięsko. Dobra, kolejny zaliczony. Właśnie przy okazji, jak mamy poziom, to podniosę sobie rewolwery. Gdzie one są? One są. To jest karabinier. To jest spostrzegawczość, to nie. Cholercie jasne. Czekajcie, gdzie jest ten rewolwerowiec? To. Także mamy rewolwerowca. Zaraz sobie zobaczę z ciekawości, ile teraz daje ta broń. 153. Czyli całkiem spoko. Tam jest jakaś wysepka, na której coś może być. Także sobie przepłynę. Duża radiacja niestety, ale trudno. Czy to jest jakiś bandyta? Bandyta. Ciemny staw. Odkryta kolejna lokalizacja. No teraz ta broń jest naprawdę solidna. 153 obrażenia od broni ręcznej. To chyba nie najgorzej, przyznacie. Chyba nie najgorzej. Dobra. Zobaczmy, co tutaj. A, jeszcze jeden bandyta. Tylko co mam taką słabą celność tego rewolweru? Czy on ma taki po prostu marny zasięg? Dobra. Damy silnemu kolejną rzecz do noszenia. Krótki karabin szturmowy. Śmieci znowu dostanie. No i pięknie. Nic tutaj więcej nie ma. Nic więcej nie ma. Czyli przeszliśmy sobie na drugą stronę. Dobra, wezmę sobie od razu jeszcze antyrada. Antyrada. Plus jakieś tam wiewiórcze kęski. I zobaczmy, gdzie możemy iść. Ciemny staw. Dobra, tutaj, teraz te rejony. Teraz te rejony na pewno są do zwiedzenia.
Chodź, kundlu. Całkiem zajadły. No, dziwnie ten pan leży. Coś średnio wyszło. Aluminiowa puszka. Czyli mamy... O, mocarne kundle. Chyba muszę sobie zmienić broń. Patrzcie. Tego, kurde, nawet silnego ten kundel rozwalił. Próbujemy też tego rozwalić. Tego się udało. Czyli jeszcze został ten master. Trafiony. Teraz go sobie dogonimy. Gdzie ty jesteś? Tutaj, że się schował, co? Kurde, ależ dziadostwo. Kurno, przyznacie, że mocny przeciwnik, całkiem mocny przeciwnik. Ledwo już chodzi, bo miał rozwalone 71 expa za psa. To naprawdę sporo, sporo. Damy może tutaj steampaka silnemu. Nie, wstał już. Dobra, czyli tutaj nic specjalnie nie było. Powolutku się zbliżamy do cmentarza. Tam chodzi mocarny motorogacz z wścieklizną. No rozwalić niby można, tak? O, atakuje. To jest głupie, powiem wam, te dziwne mutacje tych potężnych wrogów, to jest dla mnie troszkę jakieś trochę niezrozumiałe. Takie za bardzo skyrimowe. O, niezła broń całkiem. Całkiem niezła broń. Natomiast myślę, że na takie podsumowanie, co mi się w Falloutie podoba, co mi się podoba mniej, czy też nie podoba, przyjdzie jeszcze czas. Chciałbym to w jakimś odcinku również nagrać. Karawana. Może by się dało coś zhandlować. Business is good. Hey, Lucas. Got armor at good rates if you're in the market. Let's see what you have. My prices are firm. Haggling gives me a headache. Dobra, ja bym może sprzedał trochę takich rzeczy, których nie potrzebuję. Zobaczmy, co on ma. Tu ma jakieś napierśniki, jakieś różne pierdoły. Aczkolwiek no nic specjalnego to nie jest, także weźmiemy sobie po prostu kapsle. Udało się sprzedać. Dobra, gdzie ja miałem iść? No tutaj, słuchajcie, tutaj sobie zwiedzimy, a tutaj mieliśmy chyba tą misję nawet, ten hangarze dla łodzi. Także teraz tą okolicę sobie zwiedzimy. Fajne światło. Teraz ustawienie na te właśnie różne full detalki daje takie na pewno ładniejsze światło. To jest duży plus, plus ta płynność. Zajadły kundel alfa. I drugi nawet. No, całkiem, kurde. Ojojoj, te kundle potrafią być naprawdę męczące. Na szczęście zawsze mogę liczyć na wsparcie.
odpowiednia próbka krwi. Co, gdzie jest ten pies? Czy już padł? Chyba padł. Dobra. Żebym się nie zagubił, bo zawsze po walce troszkę nie wiadomo, gdzie człowiek jest. Także pójdziemy sobie do tej przyczepki. Fuck. To mi się nie podoba. Nie lubię robotów strażniczych, niestety. Kurde, i wybuchłem. Rozwaliłem go, ale niestety wybuchłem, bo nie mogłem się ruszyć. Tu jeszcze przylazł skorpion. Dobra, na spokojnie się nim zajmijmy. Wspomagacze. Uzbrojenie, weźmiemy sobie granat elektromagnetyczny. Plus 2 kotlety z psa i już. Rzuci się granatem, będzie od razu lżej. No i elegancko. Elegancko. Aczkolwiek zdrowie mi zeszło. I to całkiem solidnie. Dobra. Ale rdzenie fuzyjne, bardzo dobre rzeczy. No proszę, jak tutaj ktoś się urządził. Elegancko. Suknia z cekinami, robot strażniczy. Nie no, full opcja. Mały taki zakątek. Mały domek sobie tutaj zrobił. No fajne, fajne, klimatyczne. Na pewno. Muzyczka, dobra, teraz się tutaj gdzieś przelecimy. Czy jest tutaj coś? Na dole jakiś autobus. Plac zabaw. Zwiedzimy sobie. Tam się kręcą jacyś mutanci. Tam już byłem, nie będę się z powrotem pakował. Wiśniowa nuka, to nie chcę. Chociaż może. Plac zabaw. Dźgacze. Czy tam pluskwy, których nie znoszę. Na szczęście udało się trafić. Kurde, jakie to jest dziadostwo, ja nie mogę. Naprawdę, nie znoszę tego badziewia. Pluskwa czerwona wdowa. Na szczęście udało się załatwić 2 sztuki. Jeszcze kilka. Tak chyba będzie łatwiej. Kurde, ale się do mnie przysało, zobaczcie. Oh fuck. Ale jaja. Jakiegoś krytyka mi ta pluskwa zrobiła. O Jezus, ale jestem poharatany. Dlatego naprawdę nie znoszę tych pluskiew. To jest takie badziewie. 100% badziewia. Może da się trafić z daleka coś. Bo to jeszcze kurde lata ciągle. Ciężko trafić. O, ładne trafienie. Ładne trafienie. Zobaczmy,
Czy silny sobie poradzi? Dajmy mu steampaczka. 92 expo dostałem. Nie wiem, za uleczenie silnego, co za wybuch. Cholera, coś jakby wybuchło. Dobra, powolutku. A tutaj mamy ten hangar dla łodzi. Dobra, to powolutku tutaj sobie zakończymy może. Słuchajcie, w kolejnym odcineczku sobie ruszymy tego hangaru. I oczywiście w kolejne, cholera, dobra, nie będę wchodził na ten murek. I w kolejne rejony, także na razie tyle z mojej strony. Do jutra, cześć.